Wraz z rozwojem religii protestanckich w Kościele katolickim narastało przekonanie o potrzebie reform. W związku z tym zwołano do miasta Trydent Sobór, czyli zjazd najwyższych dostojników kościelnych, któremu przewodniczył papież. Trwało on od 1545 do 1563 roku. Podjęte na nim decyzje przyczyniły się do odnowy kościoła. Sobór potępił nauki Marcina Lutra i jego naśladowców, ogłaszając ich heretykami, czyli osobami, które odrzuciły prawdy wiary uznane przez Kościół. W trakcie soboru potwierdzono, że papież jest głową Kościoła i najwyższym autorytetem w sprawach wiary. Duchowieństwo miało skoncentrować się na głoszeniu wiernym Słowa Bożego. Biskupom zabroniono zarządzania kilkoma diecezjami równocześnie. Zobowiązano ich do przebywania na ich terenie, podobnie jak proboszczowie mieli znajdować się na terenie swoich parafii. Do kształcenia księży stworzono specjalne szkoły, które miały przygotowywać ich do wypełniania funkcji kapłanów, czyli seminaria duchowne. By ograniczyć rozpowszechnianie się poglądów protestanckich, opracowano indeks ksiąg zakazanych, czyli listę pozycji, której katolicy nie mogli czytać ani rozpowszechniać. Zwiększono także rolę inkwizycji, czyli specjalnych sądów kościelnych, których zadaniem było sądzenie heretyków. Wszystkie działania zmierzające do naprawy Kościoła nazywano katolicką reformacją, czyli kontrreformacją, gdyż jej głównym zadaniem było przeciwstawienie się rozwojowi reformacji. Postanowienia Soboru Trydenckiego były wprowadzane przez instytucje kościelne, w tym przez jezuitów, zwanych też Towarzystwem Jezusowym. Zgromadzenie to zostało założone w 1534 roku przez hiszpańskiego szlachcica Ignacego Loyole. Życie jezuitów opierało się na surowej dyscyplinie oraz bezwzględnemu posłuszeństwu względem przełożonych i papieża. Nie zamykali się oni w klasztorach, lecz wychodzili do wiernych, wśród których prowadzili swoją działalność. Założyli bezpłatne szkoły średnie, zwane kolegiami, oraz wyższe uczelnie. Oba typy szkół słynęły z wysokiego poziomu nauczania. Zasady wiary rozpowszechniali nie tylko w kościołach, ale również za pomocą sztuki, na przykład teatru. Gruntownie wykształceni i zdyscyplinowani jezuici pełnili często ważne role na europejskich dworach. Narastająca niechęć pomiędzy protestantami a katolikami doprowadziła do wybuchu w 1618 roku wojny na terenie Rzeszy Niemieckiej. Trwała ona 30 lat i określono ją mianem wojny 30-letniej. Ogarnęła ona swoim ogniem prawie całą Europę. W jej wyniku zginęło 30% mieszkańców Rzeszy. Zakończona została podpisanym w 1648 roku pokojem westfalskim. Na jego mocy utrzymano rozbicie polityczne Rzeszy, ograniczono jednak obowiązujące od pokoju augsburskiego z 1555 roku prawo władcy do narzucania religii swoim poddanym. Reformy Soboru Trydenckiego zmieniły oblicze Kościoła katolickiego. Stopniowo zmieniano jego organizację. Wprowadzono urząd nuncjusza, czyli przedstawiciela papieża w danym kraju. Kościół dbał o rozwój nauki, m.in. historii, astronomii oraz archeologii. Dużą uwagę poświęcał również sztuce. Powstawały chwalące Boga teksty literackie i pieśni. Wiele świątyń zyskało bogaty wystrój, tak, by pokazywać wiernym potęgę Boga i wielkość Kościoła.